przygotujemy świeże ciasto jajeczne na nasze pierożki. Wbijasz jajka, a ile tu jest gramów mąki? Mąka pszenna, szymanowska, zwykła, najpopularniejsza mąka, 200 gram mąki i 2 całe jajka. Jest okay. Zasada, 100 gram mąki, jedno jajko. I mamy 2 jaja. Sól. Sól i trochę pieprzu. Czarnego. I trochę oliwy. I teraz wszystko mieszamy. Musimy rozwalić jajeczka. I wszystko ładnie połączyć. Ewentualnie, jeżeli byłoby za suche, nie chciałoby się połączyć, dodamy troszkę wody. Dosłownie odrobinę wody. Dodam trochę wody. Zawsze się boję właśnie pierogów, dlatego że boję się, że ciasto mi nie wyjdzie, bo farsz jest chyba jakoś tak łatwiej ogarnąć, a jeżeli chodzi właśnie o ciasto, może być za twarde, może być za cienkie, za cienkie może mogą te pierogi później się psuć w trakcie gotowania. Zawsze tego się jakoś najbardziej boję, dlatego chyba tylko raz w życiu robiłam sama pierogi. Kwestia wyczucia, no ciasto też nie może być ani za grube, ani za cienkie, tak? W momencie, gdy będziemy dawać farsz do foremek, będziemy nakładać, będzie widać, tak, czy jest odpowiednia grubość. Czyli nie może być za cienkie, bo nam popęka. A za grube będzie no niedobre. Za grube będzie niedobre. Do którego momentu wyrabia się ciasto? Aż będą takie bąbelki? Takie różne teorie słyszałam. Musi być dokładnie wymieszane, dobrze zagniecione. Jeżeli jest ładnie połączone, nie lepi się do rąk, wtedy jest ok. Przygotowane ciasto odkładamy na boczek, przykryjemy to szmatką, żeby nam się nie obeschło. I ono sobie pocznie, ładnie się wszystko połączy. I będziemy zaraz robić farsz do pierożku. Dobrze, robimy farsz do tortelloni z dynią. Upieczoną dynię wydrążamy łyżką. Ile dyni będziesz używał? No, to co tutaj mam, no mniej więcej połówka dyni. Pół dyni takiej średniej wielkości. Mamy miąższ z upieczonej dyni. Teraz będziemy go przyprawiać. Dajemy sól, pieprz. Dynia chyba sama w sobie dosyć mdła, prawda? No jest mdła taka. Trzeba tutaj nadać mocno smak. Tego przygodzą dwóch ciasteczka amaretti. Świetna sprawa, migdałowy smak. Coś pysznego. Będziemy je wkruszać tutaj do farszu. Są dostępne normalnie w Polsce, można je kupić. Także rozkruszamy je do farszu. Nadadzą nam takiego migdałowego posmaku. Pierożki, ta wersja pierożków jest na słodko. Ale można też zrobić na ostro, prawda? Można podostrzyć się, ewentualnie papryczki dodać do farszu ostrej. Sporo dodajesz tych ciastek? One też pełnią funkcję zagęszczacza, też zagęszczą nam ten farsz i będzie bardziej jednolity. Przyjmijmy, że mamy tutaj kilogram upieczonej dyni. Myślę, że ze dwie garście tych ciasteczek spokojnie można dodać tutaj. Dobrze, mamy ciasteczka. Dodamy teraz świeży imbir. Ile go dodajesz? Jaki kawałek? Połowę tego kawałeczka. To jest pewnie zależy, kto co lubi. Czy ostrzejszy właśnie? No tak, ale też lepiej dodać, spróbować po prostu i jak będzie mało, dodać jeszcze, niż później kombinować, jak będzie za mocne. Bo też imbir ma taki mocny smak, prawda? Dodajemy trochę, wymieszamy i spróbujemy, ewentualnie dodamy jeszcze. Trzeba to tak wygnieść, to nam się ładnie połączyło. Tak, dodamy jeszcze tartą skórkę z pomarańczy. No i zaraz spróbujemy. Ale jaki ma ładny zapach, pachnie jak taki piernik. Pachnie zabójczo. Migdały robią super robotę tutaj. Ja bym to, wiesz co, nawet w takiej formie bym wyłożyła na ciasto i zrobiła pumpkin pie właśnie, bo to jest ekstra, moje ulubione ciasto. Też do smaku. Zetrę trochę i spróbujemy. Jeżeli będzie ok, to będzie ok. Jak za mało, to lepiej doprawić jeszcze raz. No i teraz jest zapach już na maksa.
Tak, gotowy farsz, odstawimy go, niech nam się wszystko ładnie połączy. 10-15 minutek i zaczniemy robić pierożki. Dobrze, ciasto nam się ładnie połączyło, odstało około 30 minut. Jest fajne, elastyczne. Rozdzielimy ciasto na dwie części. I zaczynamy blokowanie. Trzeba podsypać trochę mąki. Ciasto możemy też zabarwić. Dodać na przykład szpinaku zmiksowanego. Czy koncentratu pomidorowego, czy koncentrat kuraczany. Możemy robić na różne kolory. Jeszcze chwilę rozwałkujemy. Jeszcze troszkę cieńszy, delikatnie. Tu mam foremkę taką do tortellini. Bardzo fajna sprawa. To akurat pożyczyłem od siebie z pracy. Ale bez problemu można to kupić w jakichś sklepach takich z wyposażeniem do domu. Z rzeczami kuchennymi. Są takie rzeczy dostępne już. A na przykład w makro? Bo tam też. Czy w makro na pewno też coś takiego znajdziemy. Foremkę delikatnie wysypać mąką, żeby nam się nie przykleiło ciasto. Wkładamy ciasto. Robimy dotki na miejsce na farsz i nakładamy nasz farsz gliniowy. No ja też już czuję, że jestem głodna. Czyli to jest takie ułatwienie, foremka? Jest wygodniej. W sumie ta dynia to jest mokry farsz. Łatwiej jest ją umiejscowić. Więcej pół łyżki farszu na dziurkę. Dobrze, teraz zmoczymy ciastko. To nam się ładnie skleiło. Od razu przygniotując. Taki myk. Wydaje się proste. Podsypujemy mąką i przewracamy na drugą stronę. Dogniatamy jeszcze foremkę. I mamy pierożki. Radełko karpowane do wycinania pierożków. Do pizzy będziemy mieli płaskie całkiem taki. To już wiem, do czego służy to radełko, które czasami widuję w sklepach. Wycinamy teraz połączenie. Bardzo delikatnie. Będziemy gotować nasze tortelloni. Woda wrzy, wsypujemy łyżkę soli. Gotujemy 4-5 minutek. Na drugiej patelni roztopimy masło. Strzałkiem. To będzie nasz sosik. Masło prawdziwe, nie żadna margaryna. A nie będziesz smażył tych pierogów? Nie, one będą się tylko takie powleczone masełkiem. Znaczy po ugotowaniu je tutaj wrzucę, żeby ładnie się obtoczyły w sosie. Co się rozpuszcza? Świeże listki szalwii. Delikatnie można zamieszać. Sól, pieprz. Obłowiemy nasze pierożki. Masełko z szałwią ładnie się rozkusiło, przeszło aromatami. Wrzucamy nasze ugotowane pierożki. Nie smażymy tego, tylko niech to nam się ładnie powlecze. Cieniutkie ciasto, widać farsz ładnie. Na koniec dodaję starty parmezan. Dobra, no to mamy, testujemy, tak? Czekaj, weź ciasteczko. Zrobisz się dodatkowy rozdróż. Aaa, taki myk. To nadajesz, wiesz, fajnego smaku. Wow. Ciastka są naprawdę dobre. Ja cały czas podczas kręcenia jadam te ciastka. Wygody pyszne. Dobra, zobaczymy, czy będzie. Ale dobre ciasto. Wiecie, to tutaj się takie, tak dużo smaków przeplata. Ja nawet tą szawę tutaj czuję w tym sosie. I te ciasteczka czuć, i wszystko tutaj. I ta dynia naprawdę fajnie zdobrawiona. Fajnie się, że ci smakuje.
Koniecznie spróbujcie tych tortelloni, tak? Tortelloni. Nie tortellini, tylko tortelloni. Nie, tortellini są inne, mniejsze. Mhm. Koniecznie spróbujcie, polecam wam, bo są przepyszne. No, zachęcam was do eksperymentowania z pierogami, mimo że ja jestem przerażona właśnie lepieniem pierogów, to z tego co widziałam nie było aż tak trudno. Znaczy, wydawało się przynajmniej łatwo. Jest w miarę łatwe, tylko może dynię trzeba przygotować wcześniej. Wcześniej mówię, żeby ona ostygła, wchłonęła całą wodę albo nabiera wody, żeby to oddało, żeby ona była fajna, sztywna taka. Mhm. Okej, my zabieramy się do jedzenia. Jeżeli wam się podobało, dajcie znać. Piszcie, jakie są wasze propozycje na kolejne odcinki, co chcielibyście, żebyśmy tutaj przygotowali. Dziękuję ci jeszcze raz za gościnę, za to, że ty chciałeś ugotować dania z Demi. No i kciuki w górę dla Jacka. Tak, może następnym razem pizzę. Właśnie, no, pizza. Dobrze. Pa, pa. Pa.